Siema, jestem Marek, a w tym filmie powkurzamy sobie tak naprawdę wszystkich, ponieważ dzisiaj będę po prostu nie do zniesienia. Karolina już wie o tym, ja co będziemy robili. Tak. Karolina akurat będzie musieli wtajemniczyć, ale za to będziemy sobie prankować Darię, hejtera oraz olejnika. A mianowicie przez cały dzień będę zachowywał się jak takie najgorsze, nieznośne dziecko. Zapewne macie kogoś młodego w rodzinie i wiecie, że dzieci mają różne pomysły. Na przykład mój brat Robert. No właśnie, nie Robert da się z tym gówniarzem po prostu czasami wytrzymać. I ja dzisiaj dokładnie odzwierciedlę jego zachowanie, czyli po prostu będę nie do zniesienia, a oni co prawda zorientują się, że coś jest na rzeczy, ale ja będę nieugięty i cały czas będę się tego trzymał aż do końca dnia dzisiejszego. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. Tutaj na Karolinie macie czerwony przycisk do subskrypcji. Kliknijcie go, ponieważ jest to nowy kanał i prawdopodobnie jeszcze tego nie robicie, a my idziemy do nich. Oni się gdzieś zgubili, robią jakieś tam tutaj zdjęcia. Nie wiem w ogóle, jak można robić zdjęcia pod Pałacą Kultury. No trzeba być normalnym. To każdy widział. Malina to. Każdy widział. A oni tam stoją i robią zdjęcia. W każdym razie, Karolinka, ty jesteś tajemniczona na ten film. No tak. I ty będziesz reagowała na to wszystko, co ja będę robił zupełnie naturalnie. Przykładowo na samym początku poproszę cię, żebyś zaniosła mnie do samochodu. Dobra. Zapraszam do oglądania. Sam w sumie nie wiem, czy mi się to uda, bo jest to dosyć trudne zadanie, żeby po prostu tak odgrywać taką rolę. Ale no muszę być po prostu denerwujący, zgadza się? To jest dziwne trochę. A co, mam jakoś głos zmienić na jakiś taki bardziej... Nie wiem, jak chcesz, jak się czujesz. Dobra, wszystko wyjdzie w planie, wiesz co. A może ich nawyzywam? Robert jak zawsze wyzywa? Ej, głupki. Cio. Brzydko wyglądasz. No rób to. Idziemy stąd. Cio, rób fotę. Ej, no idziemy, ja nie chcę już tutaj stać. Cio, bądź. No naprawdę, ja nie będę tutaj stał. Marek, no dobra, rób tą fotę. No nie będę stał, weź mnie zanieść do samochodu. Nie odzywaj się tak do mnie, głupku. Idziemy stąd, ja nie mam ochoty już tutaj stać. No po prostu ja nie będę, jestem zmęczony. Coś się stało? Karolina, zanieść mnie do samochodu? No przecież dobre masz. Idziemy do samochodu, słyszycie? No ale co, trzy nie będą? Idziemy, bo nogi mnie bolą. Otwórz samochód, otwórz. A kto pasy mi zapnie? Co? A kurteczkę weźmiesz? Weź. Daria, weź kurteczkę. A co już tak zachowujesz? No do bagażnika ją wrzuć, w tej chwili. Masz. Przestań. A pasy zapniesz? Ale ci odwaliło dzisiaj. Co wy robicie? Olejnik, nie patrz się na mnie. Jesteś brzydki. Co to mu chodzi? Czemu tak blisko siedzisz? Jest śmierć od ciebie. Nie! Nie mogę wytrzymać tego zbrodu, ale ona cuchnie. No to akurat prawda. Ej, zobacz, co ona przed chwilą zrobiła. Cała śmierć jeszcze mnie uderzyła. No ale przestań tak gadać. Mariusz, weź się coś powiedz, to ta śmierć. Ja nie chcę, żeby obok mnie siedziała. Ty jesteś jakiś nienormalny? Śmierdzi od ciebie, odejdź ode mnie. Ty śmierdzisz, weź Daria. Nie wytrzymam tego zapachu. Nie chcę, tak? A gdzie ja mam pójść? No Daria, śmierdzi, nic nie będziemy nagrywać. Ja nie. Pójdzie. Wulgarnie się do mnie wyraża. Olejnik? No? Kupisz mi lizaczka? Weź ty do lekarza i dźwignię. Kup mi lizaczka. Bo inaczej wyśmiejecie w internecie. Zniszczę ci wizerunek w internecie cały. Powiem, jaki jesteś naprawdę, jak mnie kupisz lizaczka. Dobra, kupić lizaczka. Już, w tej chwili mi kup lizaczka. No ja tu nie ma, musimy jechać. Kup mi. No to pojedziemy. Ale coś powiedziałem, że macie po lizaki jechać. No ale tu jest wszystko pozamykane, nawet nie wiem gdzie. Jedź Marek, weź się ogarnij, jakie lizaki. Ja chcę lizaka, jedź, olejnik, głupku. Ale gdzie? No przecież to on prowadzi. Zniszczę cię w internecie, zobaczę. Zaraz ja cię tam z tyłu zniszczę, jak cię z Mariuszem weźmiemy po broty. Ale nie słuchaj. Grozisz mi, mam policji powiedzieć panu policjantowi? Po lizaka jedź. No kurde, no jedziemy. Słuchaj go w ogóle, przecież on sobie żartuje, jedź. Nie żartuję, jedź po lizaka. Dobra Marek, proszę cię, zachowuj się. Zaraz kontuzja. Ja zaraz oszaleję. Olejnik. Oszaleję zaraz tutaj, oszaleję. Nóżki mnie boją. Dobra, chodź mu, kupimy tego lizaka. Jest ona, tutaj śmierdzi. Weź panu co nie chcę, żeby ona śmierdziała. No to nie powiem. Zamień to otwarte. Zamień. Miałeś mi kupić sobie całeś. Ale co ci odwaliło? Z jakiejś... Zniszczę ci życie. Jakie mamy w ogóle? Ale gdzie mam mu kupić, jak jest zamknięty? No zanieś. Tą kamerę, po co to nagrywać to, jak on... Jak no co on robi, ty? Zanieś mnie po lizaczka. No nie, no weź to przejmij, ty. No zanieś mnie po lizaczka. Marek, ale nie proszę cię. Marek, no ale to puść go, no. Marek, po co ty, jak ty się tam pobawisz? Ja nigdzie nie idę, ja tu czekam, chcę lizaczkę dostać. A po co on w ogóle to nagrywa wszystko? Marek, proszę cię, wyłącz to, co ty chcesz dzisiaj nagrywać? Przestań, nie widzisz, że ja powiedziałem, ja chcę lizaczka. I weź ją, bo ona śmierdzi, nawet na dworze czuję. Ty jesteś żenująca, tobie też zniszczę życie. Jak mi lizaczka nie kupi. Dobrze, chodź to, no, chodź do auta. Ja pierdzielę, Marek, co ci się stało? Nóżki mnie bolą, zmęczony. O Boże, ja dość tego.
Marek, co ty, jakieś lizatki? A może burgerka byś chciał? Nie chcę, popatrz. Ja chcę innego. O, tu masz lizatka, zobacz. Czupa czupsik, zobacz, lizatek. To, to. To będzie ok. Dobrze, Marek, co nagrywamy? Ogarniesz się trochę, czy nie? I to. Co ci stało? Nie, on jest jakiś... Nic się nie stało. Jak nic się nie stało? Czy widzę, jak się zachowujesz? Powiem ci, że to nawet może wyjść. No to wiedziałeś. Tylko wiesz, co zauważyłem? Że mogę bezkarnie wyzywać. Czyli twoja ulubiona zabawa, ja w ogóle tak? Jestem w szoku, że oni tak po prostu kupują mi soczek i lizaczek. Oni w ogóle nie wiedzą, o co chodzi, oni się tak myślają. No w każdym razie, za chwilę wchodzimy na zupełnie nowy pułap wkurzania ich. Póki co zastanawiają się, są poirytowani troszeczkę, ale ja mam dalszy plan. To znaczy? No teraz już wiem mniej więcej, na co mogę sobie pozwolić. W sumie na wszystko mogę sobie pozwolić. I wiesz, co jeszcze zrobię? Bo pewnie trzeba będzie ich szantażować, bo oni nie chcą niektórych rzeczy robić, tak? To ja załóżmy, wezmę naprawdę swojego Instagrama, nagram story jakieś, kogoś tam nawyzywam i rzeczywiście to wrzucę. Jejku! Niby się zachowuję jak debil, a jednak serio będę robił po prostu problemy, tak? Masakra, dobra, lecimy dalej. I gdzie jest ten mój soczek? Nadal nie ma. Ojejku, zobacz jaki słodziak, jaki piękny piesio. Damy pieskowi. Nie wolno pieskowi takich rzeczy, co ty? Daj, nie, daj! Damy mu pieskowi. Nie wolno. Damy pieskowi. Soczek taki poniony. Ty jesteś niepoważny, jakiś ile ty masz lat? No i masz, załatwię was teraz. Olejnik jest bardzo niedobry, dajcie mu unfollowa. O nie, tylko spróbuj coś takiego dodać. Co, zniszczę cię w internecie. Zobaczysz. Ty, on jest jakiś niepoważny. Rzucam to. Albo daję pieskowi teraz jest, picie, ale albo rzucam jest, to na Instagrama. Zobacz, rzucam to. Pieska lepiej, no, tutaj ciekawszy. Ty, Mariusz, jest to malutki. Ty masz moje picie. Piesek, o, chodź, napij się. Nie, no, no co ty robisz, Marek? Niepoważny jesteś. Marek, chodź, idziemy stąd. Ja nie wiem, jak ty się zachowujesz. Może ty jesteś jakiś niepoważny, jesteś nieodpowiedzialny. Jeszcze raz naprawdę masz wrzucę ten, na Instagram. Masz ten, ale dobra, ale tutaj jeszcze jajeczko, Mariusz. Masz to picie, chodź, co? Naprawdę. Powiedz im coś. To teraz, Marcin, zawiózłbyś Mareczka do McDonalda, no, tak? Głodny jestem, zawieź mnie do McDonalda. Ale się ogarniesz, nie mogę tego słuchać. Inaczej powiem wszystko w internecie, to jest mój samochód, masz jechać. Zaraz go rozbiję, jak tak będziesz rzędził. Masz jechać. Jak rozbijesz, to powie paru policjantom. Mam to? Ja będę płakał zaraz. Dobra, jedźmy do tego McDonalda, Marek, przestań. Powie paru policjantom, że chciałem specjalnie wypadek zrobić i pójść do więzienia. Mierzmy poli od niego. Ruro McDonalda szukam. Mycy Donald. Kup mi zestaw dla dzieci tutaj, tu. Jakie dla dzieci? Czy to jest konferencja z furczaczkami, z jabłuszkiem, zabaweczką i z frytkami. No to jak chcesz, to sobie kup mi ten zestaw, kup. Nie jestem twoim ojcem, co ty? Kup mi. Sam będziesz jadł, mi nie kupisz? Nie będę jadł. Kup mi zestaw. Do ojca idź, ci kupisz. Czego ty nie rozumiesz? Kup mi! Sam sobie idź. Jesteś nienormalny. Jesteś nienormalny? Co ty wyprawiasz? Weź się zachowuj, tu ludzie są. Chcesz pić, Marek, przestań, ale nie krzycz, tutaj ludzie są, no kurde, patrzą weź się na nas. Weź Gomez, niech on ci kupi. Weź przestań, ja zaraz stąd wyjdę, bo wstyd to robisz, Marek. O, dziewczyna ci kupi twoja. Nie, ty mi masz kupić. A nie możesz mi po prostu kupić, jak cię proszę? Ale czym to jest? Idź tam i kup mi. Ja nawet nie będę tego jadł. Sam sobie kup. Chcesz mieć problem? Ja ci mogę narobić dopiero problemów. Albo mi kupisz, albo zaraz zrozumie ci problemów narobię. To idź później narobisz problemów i sobie kup, bo my chcemy z tobą iść. Nie, ja nie mam pieniędzy. Kup mi. To ty mi kup, Mariusz. Ja ci mówiłem już, Marek, nie rób wstydu, bo zachowujesz się jakoś dzisiaj dziwnie i stój. Dobra. Ja stąd idę. No dobra, stąd gdzie ty idziesz? To no jest jakiś nienormalny, no jak, nie, no jak z dzieckiem dzisiaj. Ty nagrywasz? Co my w ogóle nagrywamy dzisiaj, bo ja nie wiem, nie o wiem, jakiś vlog dojść. Ty, ale żyła z tego olejnika, nie? Masakra. 10 złotych nie da już? Tylko 10 złotych. Ale no się chyba ostro wkurzył na ciebie, dlatego. W każdym razie, wiesz co zawsze robi Robert? Dzwoni do mamy. No wiadomo. I ja teraz zadzwonię do swojej mamy, żeby zadzwoniła do olejnika z awanturą. No. No i zobaczysz. To będzie dobra. To jest takie już typowo chamsko dziecięce zachowanie. Nie wiem, jakby do mnie matka olejnika zadzwoniła z jakimś problemem, to ja nie wiem, chyba zabił go. Dobra, ja idę dzwonić i idźcie tam nagrywać olejnika, bo dobra. Reakcja będzie konkretna. Co to w ogóle ma znaczy, że matka do mnie dzwoni? O co chodzi? Gdzie jest ten mały? On czemu w ogóle matka dzwoni, Marka do niego i się coś... I się przyczepia. Czemu jego matka do mnie dzwoni? O jakieś pieniądze, on jest gdzieś niepoważny? Patrz, stoi sobie. Gnoju, ty! O co chodzi, powiedz mi? Że twoja matka do mnie dzwoni, że jakieś pieniądze ci ukradłem. Nie chciałaś mi kupić, powiedziałem, że albo mi kupisz, albo byś miała problemy. Ale czy jakieś pieniądze ci ukradłem? Ale ja będę sobie mówił, co chcę. Mi od razu dzwonisz. Ubierze, tak? Ale przecież ja ci żadnych pieniędzy nie ukradłem, ty jesteś niepoważny? To mi kup, to odwołam wszystko. Ale co ty odwołać, jak ja ci żadnych pieniędzy nie ukradłem? Później policja się o tym dowie. Ale jakie ci nic nie... Nie, albo mi chodź, kupisz, chodź. Albo mi kupisz mi? Kupisz? Weź mu już stoi, co ty, ale, ja, co ty, Marek, nie masz pieniędzy? Ale co ty w ogóle robisz? Nie ma.
mam. Kup mi Happy Meala z zabawką numer 2. Ja! Ale, dobra, weźmiemy, bo ale już, ale czemu ty do mamy dzwonisz, jakieś afery robisz? Dzwoni, tak samo jak a co ci odwaliło? Nie dalej wydziera, to też zadzwoni do mamy, żeby mnie pobiły. Co mu się stało? Nie, ja nie wiem. On gdzieś w nocy wychodził? Nie, był w domu, no a jak ty tak. Dalej będziesz chodziła i śmierdziała tutaj, to też zadzwoni do mamy i powie, że śmierdzi. Marek, wychodziłeś gdzieś w nocy, nie spadłeś. Moja mama na was zakrzyczy, zobaczycie. Nie, ja nie wiem, ale to, nie, ja tutaj... To dzwoni do mojej mamy, jak mi nie chcesz kupić. Marek, ale to nie jest zabawne już, bo ile można? No można chwilę sobie pożartować. Ale ja nie wiem, ja ci za tych pieniędzy nie wziąłem. To iść mi kup. Mały karakan. Gdzie on jest? Już zadowolony? Udał się. Nie mów tak do mnie. Zobaczcie, ci dobrą zabaweczkę wzięli, tak? A ty sobie, a ty żarty co robisz? Jaką zabaweczkę? Jak to pier... Jaką... Ja oszaleję. Nie, nie chcę końcówek. Pokaż, daj mi fryteczkę. Nie, to moje. Jesz panierkę? A, obierzesz mi? Obierz, bo inaczej będziesz miał problemy. Obierz mi wszystkie kurczaki, jak obiorę. Ja mam to zjeść. Ja ci obiorę, daj. Daj mi mięsko. Ja ci obiorę mięsko, tak, że... Będę. Też mu obiorę. Co ty robisz? Czemu ty to jesz? To jest moje! Ej! No daj ci, ona obierze. No daj ci. Miałeś mi obrać. Daj ci obiorę. Ty, co Karolina, ty robisz, jako Karolina? Jedyna potrafisz. Karolina, proszę daj cię, daj kurczaczka. A... No może nie razem ze schodów wpadnie. Daj. Już będzie kurczaczek, tak? Daj. Może być? Nie, Karolinka zawsze mu tak nadskakuje, ale bez przesady, żeby ty na nie chcesz, tak? Masz. To was zjeść, ja mam zjeść? Nie. Nie, ja nie wiem. To olejnik ma zjeść, zabierz mnie do domu. Daria? Zabierz jedziemy teraz na pozabaw. Mark, proszę cię, weź się. Gdzie? My to, mamy co coś słyszysz? Na takie rzeczy? Gdzie my idziemy? Gdzie? Na pozabaw. Weź, wyłącz, wyłącz, to mnie nie denerwuje. Nie mamy czasu na takie rzeczy. A my jak debile, to chodzimy za tym debilem kolejnym. Chodź tutaj, tak? Nie. Marek, proszę cię. Wyłącz to, po co to nagrywać? Cringe. Karolina, chodź na chwilę. Widać, że nie poprzekładł. Nie umiesz sam jeść? Co się z nim stało? No co się stało? No, normalny jest przecież. Jedziemy. Normalny? Chyba to też się coś stało, tak? Przestawiało wam się oboje w głowie. No spadli ze schodów, mówię ci. Jest masakra. Dobra, wyłącz to, proszę, ja ciebie. No kiedy będziemy? Ja chcę bardzo no jechać tam. Ogarniesz. Już jest ciemno. Marek. Na plac zabaw. Ja już siebie nie mogę słuchać. A co będzie? Gdzie tu ten plac zabaw? Jesteśmy. No jesteśmy, patrz. No to idziemy. Wychodź. Uważaj, samochód. Wody nie jadą. Nie jadą. Idziemy. I gdzie jest ten plac zabaw? Tutaj no, jest jakaś woda. Jest. No było pokazane, że jest tutaj. Główki. No ale ty nie masz żadnego placu zabaw. Nie ma. Ty, ale Marek, słuchaj, jak chcesz, to może zawsze pod to wbiec i się pobawić. Nie, ja chcę plac zabaw. Ale po co ty chcesz się bawić? Marek, weź ty mnie już, nie denerwuj. Zaraz na Instagrama nagram, pokażę jaki jesteś. Weź to wyłącz i jedźmy już do domu, proszę cię, bo ty się zachowujesz jak jakiś idiota. Chcesz się wykąpać? Masz tam odrę. Mariusz, przegra z Bortalcio. Przegra z Bortalcio. Zostaw. Dodam to do siebie na Instagrama, jak mnie załatwisz. Zostaw mnie, bo na ciebie też nagram, że przegram. Co ty robisz? Zostaw mnie! Nie, zostaw! Rzuć go! Ja chciałam tylko plac zabaw. Jezu, w mapie pisał, że tu jest plac zabaw. Inaczej skończymy naszą znajomość. Wracamy do auta, kończysz ten film, bo ty przeginasz dzisiaj. Nie nagrywam żadnego filmu. Ja kończ ten film, durnowaty, ja nie wiem, sobie dzisiaj nawet nic nie zrobili. Nie potraficie niczego mi załatwić. Chciałem lizaka, nie potrafiliście mi kupić lizaka. On jest jakiś... Weź go do auta, ja zakończę. Chciałem zestaw dla dzieci, on jest nie jakiś potrafiliście. Weź go do auta, ja zakończę te gówniane nagrywki, bo... Na Instagrama, że piękne przegra z okazji. Dobra, więc my nie wiemy w ogóle, o co chodzi w tym filmie. Nie wiem w ogóle, czy on sobie żartuje, czy nie. No ale w on tym momencie... On z tego film zrobi? Czy co? Bo ja nie wiem. No nie wiem, ale w tym momencie chyba musimy zakończyć tę szopkę, bo to była żenuła. Dobra, dziękujemy wszystkim za oglądanie, zostawcie łapkę w górę. Tak, i pamiętajcie, że w opisie macie kanał mój i hejtera, tak, więc jest, bo one są lepsze, to idźcie no i tam, co? I widzimy tutaj się w następnych filmach, bo tutaj to widzicie. Dzieciarnia jakaś jest. Elo! Co, oni już skończyli ten film? Tak, coś tam mówili, że koniec i... A to oni zorientowali się, że nagrywam taki film. Nie, ale Mariusz pytał, on mówił wcześniej, co on z tego jakiś film zrobi, coś takiego i coś tam się śmiał. W sumie można się domyślić. Ale jak jest zdenerwowany olejnik, to w ogóle no mocno się wkurzyli, nie spodziewałem odejdź się, to. Tak. Nie no, w każdym razie mi się podobało. Wkurzanie ich przede wszystkim. I co najważniejsze, na moim Instastory zostanie informacja, że hejter przegra z Mortalcio i nie usunę tego nigdy. Nie ma opcji. Po 24 godzinach samo tak, będzie 24 godziny. Także dziękuję za obejrzenie tego filmu. Jeżeli film w takim klimacie wam się podobał, to koniecznie dajcie znać o tym w komentarzu. Widzimy się jutro o godzinie 14:30 w następnym filmie. Do zobaczenia.